Widziała więc pani tego człowieka? Ja wiem, kto na tym papierze. Wszyscy wiemy. Wiwat! Generał Kościuszko! Wiwat! Chcemy państwu pokazać najlepszy film ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Gdyni, najlepsze kino polskie, a mowa oczywiście o najlepszym filmie Pawła Maślony, znakomitego polskiego reżysera, takiego młodego pokolenia, film zatytułowany Kos. Jak państwo zapewne wiedzą, jest to historia Tadeusza Kościuszki i jego działalności jeszcze przed wybuchem insurekcji kościuszkowskiej. Film niby historyczny, niby odwołujący się do takich mitów, rzekłbym, polskiej historii, polskiej mentalności poniekąd, ale zrobiony w zupełnie inny sposób. Sposób na modłę Quentina Tarantino, a więc takiej postmodernistycznej zabawy, nie tylko z różnymi literackimi konwencjami stylistycznymi, bardzo różnymi stylistykami filmowymi, ale również film, który weryfikuje pewne wyobrażenia o Tadeuszu Kościuszce, o polskiej szlachcie, polskich chłopach. To wszystko jest rzeczywiście zrobione na modłę stylistyki filmów Quentina Tarantino, Django i Nienawistnej ósemki, więc ci z państwa, którzy uwielbiają taką grę konwencjami stylistycznymi, konwencjami filmowymi, na pewno będą zadowoleni. A oprócz tego no, będziemy świadkami znakomitych ról, znakomitych kreacji aktorskich Więckiewicza, Bieleni, Jacka Braciaka, no, i kilku innych aktorów, którzy udowadniają, że kiedy mają możliwość zagrania według dobrego scenariusza, no to są fenomenalnymi aktorami i film Kos jest tego dobitnym przykładem. Serdecznie państwa zapraszam. Dyskusyjny klub filmowy Szok. Środa, godzina 18:30. Zupełnie niesienkiewiczowska wizja polskiej historii. Kos, Paweł Maślona. Rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć z bronią we dłoni. Ten Kościuszko. Cielasi do wiejskich chamów. Przecież szlachta sama mu chłopów w ręce pcha. To i wielu w tym Kościuszce nadziei wypatruje. This is a farming tool. You ever killed somebody with it? Have you ever? Nie. No, chciałbym.